poszły, ruszyły. Trójeczka jako pierwsza, najmocniej Hiszpan i Joanna Fornal-Lascos, ale pozostali trzymają się, no nie, to jest przewaga dwóch długości. Dwa konie z przodu, jeden z nich to na pewno Hiszpan, trójka i siódemka. I Jeme La Vie, a zatem ten, który niespecjalnie chciał się ścigać, teraz pomknął jak najszybciej, żeby skończył się no, ten koszmar startowy. I pięknie Jeme La Vie i Szczepan Mazur na miejscu pierwszym, pilnując wewnętrznej, ale teraz zrównały się. Dochodzi tam także piątka. Na miejscu trzecim mamy czwórkę, La Caletta i Aleksander Kabardow, a z przodu jest wciąż ten, który tak mocno nie chciał biegać, a teraz tak mocno wyszedł ze startów. No i będą na prostej. Jeden na miejscu pierwszym. Andy Kulen, a zatem Stefano Mura. Forza, Stefano! Pięknie to wszystko wygląda na tej prostej, którą już Państwo obserwujecie w całej rozciągłości, bo na kilkudziesięciu metrach nam się rozciągnęły. Pierwsze zwycięstwo Włocha. 1, 7, 6, 4.